witam na moim kanale nowych użytkowników. Jako że zacząłem sobie hobbystycznie streamować, postanowiłem zacząć nowe peryferia do komputera. Zakupiłem pierwszą rzeczą, to jest klawiatura. Jest to klawiatura Aforteka B314 For Life Dry Gaming Keyboard. Ma ona tam podświetlane klawisze. Klawisze są podobne, mechaniczne, antywostingowe, ale 6-7 klawiszy można naraz wpisać. W zmianach kolorów klawiatury ma tam. Podobnież można ustawić jednolite klawisze. Jeżeli ktoś wie, to mógłbym to napisać w komentarzu. Niestety ja nie potrafię włączyć, umiem tego łatwo. Tak jak jest wykazane na filmie. Ma dodatkowe 9 programowalnych klawiszy, ale nie podoba mi się robienie Mac, w tym nie jest to intuicyjne, tak jak to powinno być, jak to mam w klawiaturze Stencilius. Tam jest MSI, od MSI w laptopie, nie jest intuicyjne, niestety Aforte nie ma tego intuicyjnego programowania na Mac, na Tywanie. No to no tak akurat. Następnie. Następną rzeczą jest myszka, którą posiadam już od kilku ładnych miesięcy. Jest to myszka Aforteka z serii Brody V7M. Bardzo dobrze mi służy przez te miesiące, nie narzekam. Ma z takich ciekawych rzeczy metalowe ślizgacze, na których można podobnież przejechać 300 km. Nie wiem, ja tego nie zrobiłem. Podświetlaną rolkę. Przyciski obsługuje od 800 do 3200 dpi. Ma programowane przyciski, z których niestety nie korzystam, ponieważ jestem leworęczny. Swoją drogą producenci myszek dyskryminują leworęcznych, a jeżeli wypuszczają jakiś produkt dla leworęcznych, kosztuje majątek. I ostatnim moim zakupem były słuchawki, też Aforteka, też z serii Bloody. Są to słuchawki G501 headset. Są wykonane bardzo dobrze, dobrze trzymają się, nie męczą głowy, ładnie zakrywają uszy. Mają podświetlane oczywiście łapkę na boczkach. Bardzo delikatną wyściółkę, dobrze wygłuszają pomieszczenie, także regulowane delikatnie, no wiadomo, że nie za mocno regulowane, te poduszeczki całe na uszach, co się tu, nie wiem jak to nazwać. Grają przyzwoicie, no nie jestem audiofilem, więc tam może nie będę dyskutował, ale przyzwoicie grają. Niestety słuchawki zakupywałem dla mikrofonu. Nie jest on jakiś wybitny. No, jedyną fajną rzeczą to, no, że można go regulować, wsuwać, jeżeli jest niepotrzebny. No, niestety mikrofon nie jest tam jakiś ten. Posiada własną kartę dźwiękową Dolby 7.1, 2.0, 5 programowalnych ustawień. Regulacji głośności. No,
przepraszam, 7120 i gaming. Ma włącznik, wyłącznik mikrofonu na karcie od razu, na tym pilocie. Wadą tego jest, strasznie się nagrzewa ta łapka, nie wiem dlaczego, no ale no, taki urok, wszystkiego nie można mieć. Jako tako, no, dobre słuchawki, no, za tą cenę nie można chyba wymagać. Jest dosyć ciekawe wszystko.